Playground Games chyba już przyzwyczaiło nas do tego, że systematycznie co 2 lata możemy spodziewać się wybitnej ściganki w otwartym świecie i choć mogłoby się wydawać, że ciężko już rozwinąć aktualny koncept, to twórcy tej wspaniałej serii pokazują nam, że można i jak się okazuje, kompletnie zmienia to styl naszej gry i jej gatunek. Po standardowym wprowadzeniu i dotarciu na widowiskowy festiwal mamy do wyboru aż 14 różnych postaci, czyli dokładnie tyle samo co w poprzedniej odsłonie, a to dlatego, że są to te same osoby odwiedzające festiwal i ewidentnie zaprzyjaźnione z organizatorami. Nie wnikam w ich relacje, ale pewnie wejściówki mają za darmo. Ogromną różnicą jest to, że tym razem są to w pełni trójwymiarowe postaci, które towarzyszą nam na ekranie ładowania, linii startu czy afterparty po zakończonym wyścigu. No ale w końcu w czymś trzeba się tam pokazać. Dlatego też nie wyobrażam sobie takiego tytułu jak Forza Horizon 4, traktującego zresztą o festiwalu muzyki i szybkich samochodów bez urozmaiconego wyboru odzienia. Od koszulek, koszul, spodni, spodenek i leginsów, po marynarki, kurtki, kapelusze i wszelkie dodatki na okazałych cieszynkach kończąc. Gwarantuję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Oczywiście na modłę ówczesnych trendów odzienie zostało podzielone na to mniej i bardziej prestiżowe, posługując się przykładem obuwia od standardowych klasycznych trampków po kultowe już w moich kręgach legendarne galaktyczne mokasyny. Nawet nie wyobrażacie sobie, ile czasu trzeba poświęcić, aby zdobyć złote lub srebrne leginsy, a o galaktycznych nie wspomnę. Alfa Romeo 8C w edycji Horizon, Maserati Pininfarina Berlinetta. To sobie można kupić za normalne kredyty, więc po co to komu? Takie galaktyczne leginsy trzeba wylosować. To też właśnie wszelakie elementy ubioru są najbardziej pożądaną nagrodą w kole fortuny, przyznawanym za levelowanie i różne aktywności. Wyobraźcie sobie radość szczęściarza, który w super losowaniu zdobywa same takie precjoza. Bezcenne doznanie. Ale zapewne wielu z was zadaje sobie już to jedno ważne, kluczowe pytanie. Gdzie nasz influencer trzyma wszystkie te ciuchy? No niby mógłby na terenie festiwalu, racja, ale jest również tam wiele innych osób, to też dla komfortu w tej odsłonie możemy kupować domy, ale w tym przypadku rozczaruję was, nie da się go wylosować, a niestety kupić. A kupować jest co, bo w końcu jesteśmy na północy Wielkiej Brytanii, w okolicach Edynburga, więc nie brakuje klasycznych wystawnych posiadłości utrzymanych w brytyjskim klimacie w iście królewskich cenach. Począwszy od klasycznych brytyjskich domków na uboczu w lesie, potem w małych wioskach utrzymanych w wyspiarskiej architekturze, na wielkim zamku z widokiem na morze kończąc. Nabyte posiadłości zapewniają nam rzecz jasna więcej super losowań, w których możemy liczyć na kolejne unikatowe okazy odzienia. I choć to już jest wiele, to karuzela szaleństwa nie zwalnia, bo tak jak w przypadku poprzednika, jesteśmy w końcu na wspomnianym festiwalu, gdzie zabawa trwa dosłownie całą dobę, 7 dni w tygodniu i wszystkie 4 pory roku. Jako taki renomowany influencer nie mogliśmy również nie zabrać wysokiej jakości sprzętu fotograficznego i droniarskiego do uwieczniania tych pięknych widoków nieustającej zabawy. Jestem wręcz przekonany, że gonciarz byłby bardzo zadowolony z tak rewelacyjnie rozświetlonego festiwalu. No i w zasadzie to tyle z tych kilku zauważalnych nowości. Mam również nadzieję, że wszyscy załapali ten lekki, sarkastyczny i prześmiewczy ton. A teraz zapraszam do dalszej części materiału. Nagrywam ten materiał po ponad 30 godzinach gry, co w zupełności wystarczyło, abym poznał ten tytuł na wskroś i zobaczył wszelkie jego zalety, jak i też wady, których no nie ma się co oszukiwać, za wiele to nie ma. W tworzeniu recenzji zawsze kieruję się maksymą, że zaczynam ją pisać, jak zobaczę napisy końcowe danej produkcji. Ale w tym przypadku już od samego początku byłem pewny jakości tej gry, bo jej twórcy udowodnili nam już 2 lata temu, że są najlepsi w tym, co robią. A czwarty festiwal tylko przypieczętowuje ten tytuł. Uważałem już tak w przypadku trzeciej odsłony i powtórzę się tutaj. Forza Horizon 4 to najlepsza gra wyścigowa i jest wręcz wybitna w swojej kategorii. Seria ta, nie ma się co oszukiwać, nie jest zbyt podatna na wielkie urozmaicenie względem poprzedników, tak aby wszystko zachowało smak i było utrzymane w konkretnej konwencji, bo to w końcu wyścigi samochodowe w otwartym świecie. Tu też twórcy muszą ciągle eksperymentować lub implementować nowe aktywności i możliwości. O kilku z nich już wspomniałem żartobliwie na początku. Dodano możliwość personalizowania naszej postaci czy kupowania własnych posiadłości, ale to nie koniec, bo zdecydowanie największą nowością jest wprowadzenie dynamicznych pór roku, co robi cholernie dobrą robotę i ta sama trasa może mieć zależnie od danej pory roku różne oblicza.
Do pół roku jeszcze wrócę, bo teraz chciałbym powiedzieć słów kilka o samych pojazdach i wyścigach, bo i tutaj nastąpiły pewne nowości. Oczywiście nadal mamy do wyboru mnóstwo aut podzielonych na przeznaczenie oraz klasy, samochody te możemy dowolnie modyfikować zarówno w kwestii specyfikacji i po wizualia. Również i w tej kwestii nie zmieniło się wiele, bo w końcu już poprzednio wszystko stało na wysokim poziomie. Samochody odwzorowane są niemalże idealnie względem prawdziwych pierwowzorów, a dzięki ulepszonemu silnikowi graficznemu wszystko to wygląda jeszcze lepiej i czasem wręcz uderza o fotorealizm. Wszelkie zmiany dotyczące aut tyczą się raczej licencji czy ewentualnego braku samochodów. I nie powiem, trochę zasmuciła mnie kwestia braku takiej marki jak Mitsubishi, czy brak możliwości stuningowania Toyoty Supry na moduły szybkich i wściekłych. No ale trudno, nie można mieć wszystkiego i nie odczytywałbym również tego jako wadę gry. Ponadto każdy samochód zyskał swoje własne umiejętności do odblokowania, które zwiększają zdobywane punkty za drift i wszelkie kombinacje. W Forzie Horizon 4 tyczyło się to raczej całej naszej postaci i działało na każdy poszczególny samochód. Tutaj każdy samochód rozwijamy osobno. Faktyczne nowości nastąpiły natomiast w wyścigach, które podzielono jeszcze bardziej. Przez to wyróżniamy teraz dokładnie takie kategorie jak wyścigi drogowe, uliczne, przełajowe, drag, czy co jest w zasadzie pewną nowością, wyścigi crossowe, czerpiące lekko z popularnego rallycrossu. Zdaję sobie sprawę, że w Forzie Horizon 3 też istniał podobny podział, ale w tym przypadku poza ogólnym poziomem postaci zdobywamy poszczególne poziomy zależne od danej kategorii wyścigu. Pozwolę sobie jeszcze wspomnieć o wyścigach crossowych, bo są to zdecydowanie moje ulubione wyścigi. Bardzo podoba mi się zabieg twórców, że poszli trochę bardziej w te błotniste terenowe trasy, dzięki czemu gdy zbudujemy sobie kilka aut odpowiednich rajdówek przystosowanych do tych wyścigów, zabawa jest przednia. No i nie można w tym wszystkim pominąć efektownych wyścigów pokazowych, które już są wizytówką tej serii. Należy pamiętać, pomimo iż seria Horizon jest arcade'owa, to jednak to jak nasz samochód się prowadzi zależne jest od jego modyfikacji i takich ustawień jak ABS, kontrola trakcji, stabilności i kilku innych modyfikatorów. Więc to czy gramy w arcade'owym trybie, czy w tym trochę bardziej wymagającym od nas pewnych umiejętności, to już nasza sprawa. Ale to taka dygresja odnośnie poziomu trudności. Wracając do samych wyścigów, zauważyłem jednak pewien mankament. W zasadzie nie jest istotne, czy my faktycznie w tych wyścigach wygrywamy. Jasne, gdy to robimy, to te nagrody są trochę większe, ale niezależnie od pozycji jaką zdobędziemy i tak możemy odblokować i zaliczyć kolejne trasy, aż do umownego finału. Bo umówmy się, ta gra w zasadzie jest nieskończona. Czuję w tym wszystkim takie przystosowanie gry dla najmłodszych czy przysłowiowych niedzielnych graczy. Jest to moim zdaniem mała wada tej gry, ale gdy ścigamy się wraz ze swoimi znajomymi, odkrywamy zapomniane wozy i uczestniczymy w takich publicznych aktywnościach jak Forzatron Live, to kompletnie się o tym zapomina. I skoro wspomniałem już o Forzatronie Live, to warto nadmienić, że ta Forza jest bardzo nastawiona na granie ze znajomymi i wieloma osobami na serwerze. W zasadzie całą grę możemy przejeździć wraz ze swoimi znajomymi, jeżdżąc normalnie po otwartej mapie, gdzie jednocześnie widzimy innych graczy, a nie ich drivatary. I jeszcze raz warto wspomnieć o tych czterech porach roku, bo to jest bardzo sympatyczna zmiana, która znacząco zmienia nam widoki i to jak musimy przystosować nasze samochody. Powoli podsumowując, Forza Horizon 3 była najlepszą grą wyścigową, dopóki nie pojawiła się Forza Horizon 4. Gra ma piękne widoki, mnóstwo samochodów, świetnie dobrany soundtrack, klimat festiwalu, mnóstwo niekończących się aktywności i wiele więcej. Wspomniałem, że wystarczy wykupić Xbox Game Pass, aby cieszyć się pełną wersją gry za zaledwie 40 zł? Uwierzcie mi, naprawdę nie ma się co zastanawiać. Ta gra jest wręcz wybitna w swojej kategorii. W dzisiejszej recenzji to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i szerokości. Pozdrawiam, Narka.